Niewielka garstka kombatantów gościła na uroczystości upamiętniającej zakończenie II wojny światowej. Pod pomnikiem bohaterów września 1939 roku złożono tradycyjnie już wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe miasta Suwałki, ziemskiego powiatu suwalskiego. Byli reprezentanci miejskich spółek, instytucji kultury i pomocy społecznej, harcerze i dzieci. Druga wojna oznaczała w Polsce oczywiście okupację niemiecką, ale również na wschodnich terenach okupację sowiecką, wyniszczenie polskiego społeczeństwa, eksterminację Żydów poprzez ich masowe gładzenie w niemieckich, nazistowskich obozach koncentracyjnych i ogromne, niemożliwe do oszacowania straty materialne. Wiemy, jak te straty materialne wyglądały, jak wyglądała gospodarka, jak wyglądały nasze miasta, jak wyglądała po II wojnie światowej, a w szczególności po powstaniu warszawskim Warszawa. Prezydent Suwałk przypomniał zebranym o tragicznych losach ludności cywilnej, o żołnierzach, którzy walczyli i ginęli. Wspomniał też o ofiarach obławy augustowskiej, których grobów szukamy do dzisiaj. Długa i przerażająca jest lista oczywiście zbrodni nazistowskich, hitlerowskich, ale zgroza bije również od zbrodni stalinowskich. Musimy przecież ciągle pamiętać o tym, co wydarzyło się w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz innych miejscach kaźni narodu polskiego. Wojenne doświadczenia naszego narodu stały się składnikiem, tak to można powiedzieć, naszej tożsamości. Nasz naród doznał strasznych cierpień, ale wytrwał i nie dał się ujarzmić. Podziękował ostatnim żyjącym żołnierzom za ich trud, determinację i odwagę. Wyjątkowo uroczą i nietypową niespodziankę przygotowały dzieci z przedszkola numer 4 w Suwałkach. Wręczyły prezydentowi miasta biało-czerwoną flagę, długą na 100 metrów. Co ważne, same ją wykonały, a na dowód tej pracy przywiozły ze sobą zdjęcia. To jednak nie był koniec. Dzieci przygotowały też piosenkę, którą pięknie odśpiewały. Występ maluchów wywołał uśmiech na wszystkich twarzach. Dziękujemy bardzo serdecznie. Widzę, że macie nie tylko świetne pomysły, jak ta flaga 100-metrowa na 100. rocznicę odzyskania niepodległości, ale świetnie wyglądacie. Jeszcze ładniej śpiewacie. Myślę, że warto was zaangażować tutaj na wsparcie tych panów, którzy śpiewają hymn, bo jesteście naprawdę wspaniali. Dziękujemy bardzo. Wzruszeni byli także ostatni żyjący żołnierze. Wśród nich Jan Truchan, żołnierz AK, który o czasie wojny powiedział nam krótko. Rozi nie było. Ja znaczy byłem łącznikiem. Zaczynając swą służbę w Armii Krajowej miał zaledwie 15 lat.